Państwu, witam na konferencji prasowej po meczu Stali Rzeszów z Sokołem Ostróda. Jest z nami trener gości, pan Wojciech Figurski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę o ocenę tego spotkania. Po raz kolejny rewanżowy tak mówiłem, sobie rozpoczynamy spotkanie tak obojętne prowadzenie. Przeciwnika w 10 dalszych kursach i czerwoną kartę, tak wydają wiele rzeczy, które sobie założyliśmy na oprawie przedmeczowej, tak i trenując w tygodniu się sprawdziło, tak i ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu była obiecująca, tak. No myślę, że na pewno byliśmy świadomi, że Stal Rzeszów ma ogromny potencjał, zwłaszcza, że ofensywnie tutaj ciężko mówić nam o przejęcie inicjatywy, może że graliśmy z trzeba jednego zawodnika, tak? Natomiast no, na poziomie drugiej głowy, no ja bardzo żałuję tej sytuacji, którą mieliśmy 2-0, tak? Bo mamy w jednej sytuacji dwie 200% sytuacje uważam, tak? I ja najpierw zdawidawię tyle sytuacji sam na sam, tak? Gdzieś się zbyt długo moim zdaniem zwlekał zadanie strzału, tak? Później gdzieś w drugiej części tej samej partycypacji, no też wygrało się idealnie, tak? Ale niestety piłka gdzieś została skierowana dużo o wysłuchę, tak, i myślę, że stale miała instytucją z takiej sytuacji w pierwszych połowie, jaką mieliśmy w OZ, to nie stworzyła, tak, i tutaj gdzieś w przerwie mówiliśmy sobie, gdzieś byliśmy świadomi, że stali motywa sobie na nas ruszyć, tutaj początek będzie kluczowy z naszej strony, tak, i tu musimy umiejętnie oddawać zagrożenie. Znaczy to pola karnego, tak, więc niestety nie dostaliśmy bardzo szybko bramkę, tak, jak wyglądała stali skrzydeł takim, które gdzieś grali z jeszcze większym animuszem, tak, po prostu no, zbyt głęboko się cofnęliśmy, tak, i powiedziałem, gdzieś stali gdzieś no, mocno nas naciskała, tak, gdzieś w tej drugiej połowie nie potrafiliśmy utrzymać piłki ani środkowej, i boiska, ani w ataku, i myślę, że to było decydujące, tak. Natomiast no, mam też ogromną potencjał, druga rzecz, bramka, tak, bo gdzieś no, ta akcja druga, tak, bramka na wolę jednego wypada po no, bardzo charakterystycznej akcji, wykonanie Stali Rzeszów, tak, kiedy po podaniu po prostu palcem gdzieś na kroki z bardzo często ścinamy się do środka, tak, i tutaj no, gdzieś na boczną obrońcę, który i na prawie uczulamy wtedy i cały tydzień, tak, żeby grać na że niestety gdzieś no, przez chwilę łamek do koncentracji, tak, i dostałem dziurę w bramkę, tak, mimo tego, że zdążyliśmy się podnieść, tak, i zdobyliśmy bramkę wyrównującą, by za minutę otrzymać no, karnego, tak, że i tutaj też mam mega pretensji, tak, bo ja gdzieś no, Piotra Głowackiego znam już ładnych kilka lat, tak, i na analizie już mówiłem, szanowni Boże, że mi ściemno w swój lewy ruch, tak, i ja to biorę na siebie, tak, bo gdzieś też na Piotra dużo znam, mimo że wiem, że ostatnio że wykonywał te karne nieco inaczej, ale gdzieś tutaj liczyłem, że te nawyki, które ja pamiętam, pozostały i to się potwierdziło. No to niestety, no, do mnie postanowił być bohaterem na własną rękę i rzucił się nie ten ruch, który ja mu, którym ukazałem się przejść na wypadek ewentualnego karnego, tak, i o to mam duże pretensje, tak, bo gdzieś mamy wszystko przeanalizowanego, tak, wszystko możemy sobie tłumaczyć, mówić, a przychodzi moment próby, tak, i zawodnik no, jest nieskoncentrowany, nie, to jest brak koncentracji, tak, i to też świadczy o zawodniku, tak, że nie potrafi przetworzyć informacji, które mu są podawane raptem kilka godzin przed meczem, także to dla mnie no, skrajna odpowiedzialność, tak, no ale no, tak to później jest. Także no, ja jestem zadowolony bardzo, jestem dumny z postawy moich zawodników, tak, i myślę, że wszyscy was rozwali na pożarcie, a myślę, że zaprezentowaliśmy się lepiej niż wiele drużyn, które tutaj przyjeżdżało, tak, to pozostaje nam ogromny dosyć, tak, też brak doświadczenia mimo wszystko, tak, bo gdzieś tam mamy młody zespół, też gdzieś zmagaliśmy się ze swoimi problemami w tygodniu, bo kilka przeziębień, tak, też nie mogliśmy się dzisiaj najmocniejszym zestawieniem, już mocno słyszą, że teraz chyba stali, bo naprawdę jest mocny zespół, zwłaszcza w ofensywie i gdzieś nie wiem, że grali dziesiątkę, to jednak tutaj nie składali dłoń, także gratulacje dla gospodarzy za zwycięstwo, tak, za nasze, że życzę stali wszystko dobrego, żebyśmy
żebyśmy już się nie spotkali, tak, żeby stać tak, gdzieś grałaś na tym wyższym poziomie, tak, bo to zdecydowanie zasługuje na dużo osnowy, no cóż, no, będziemy dalej szukać swoich szans. Mam nadzieję, że ta większa odpowiedzialność, koncentracja będzie u moich zawodników, a wtedy myślę, że będziemy mieli większą szansę na punktowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Serdecznie dziękuję.